Otwarte publiczne liceum ogólnokształcące zakonu PR-ów imienia księdza Stanisława Konarskiego w Bolesławcu już od września. Przyjdź i zapisz się już dziś. Do wyboru dwa profile kształcenia. Matematyczno-fizyczny z przedmiotami rozszerzonymi, matematyka, fizyka, informatyka. Biologiczno-chemiczny z przedmiotami rozszerzonymi, biologia, chemia, język angielski. Niepodważalne atuty naszej szkoły sprawiają, że się wyróżniamy. Klasy liczące maksymalnie 22 osoby. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia. Osiąganie przez uczniów tytułów laureata oraz finalisty. Sale dydaktyczne w pełni wyposażone w sprzęt multimedialny. Nowoczesna pracownia komputerowa. Czytelnia i biblioteka z najnowszymi książkami. Zajęcia w systemie jednozmianowym od godziny 8. Możliwość poszerzenia wiedzy podczas kółek przedmiotowych. Dodatkowo konsultacje indywidualne z nauczycielami. Realizacja pasji artystycznej. Integracja uczniów podczas wyjazdów do Krakowa na spotkania młodzieży pijarskiej. Na kursy animatora pijarskiego w Poznaniu, przeglądy z holi pijarskich w Łowiczu, a także na wspólny sylwester w ośrodku pijarskim w Łapszach Niżnych w Pieninach. Szkoła nie bierze udziału w elektronicznym systemie naboru Wulkan. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.pijarzy.bolesławiec.pl. Osiemnasty dzień czerwca, czwartek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. W sytuacji rozluźniania w całym kraju rygorów bezpieczeństwa związanych z kryzysem COVID-19, marszałkowie województwa dolnośląskiego podsumowali działania samorządu, które dotyczyły kwestii zdrowotnych i gospodarczych w regionie. Marszałkowie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podsumowali działania samorządu w okresie związanym z kryzysem COVID-19. Praktycznie od 20 marca cały region, cała Polska i niemal cały świat działały w kompletnie dotąd niespotykanych warunkach niebezpieczeństwa epidemicznego i związanych z nim wyzwań, choćby tych, które dotyczyły gospodarki. W ostatnich miesiącach, to czas wytężonej pracy, tworzenia nowych procedur, starania się o środki finansowe, jak najszybsze przekazywanie tych środków finansowych przede wszystkim podmiotom leczniczym, ale również i podmiotom gospodarczym. Jako województwo dolnośląskie, jako samorząd województwa uruchomiliśmy dwa duże pakiety. Jeden pakiet to pakiet wsparcia dla ochrony zdrowia i drugi pakiet to dolnośląski pakiet gospodarczy. I tu jest też bardzo dobra informacja, myślę, że dla nas wszystkich, że od paru dni nie notujemy żadnych przypadków dodatkowych zachorowań. Ważnym elementem radzenia sobie z problemami, które przyniósł ten kryzys, była polityka informacyjna Urzędu Marszałkowskiego. W tym czasie odbyło się 40 konferencji obu marszałków, które transmitowane były na Facebooku. W sumie 86 godzin trwały telekonferencje z placówkami służby zdrowia w regionie. Natomiast przez 18 godzin prowadzono wideokonferencje z przedstawicielami lokalnych samorządów. Dolnośląski pakiet wsparcia dla ochrony zdrowia w pierwszym etapie to ponad 42 miliony złotych środków Unii Europejskiej oraz budżetu województwa na walkę z koronawirusem. Wiele działań w tym trudnym dla nas okresie miało na celu wsparcie służby zdrowia. W wybuchu pandemii koronawirusa główny ciężar walki i leczenia pacjentów spoczął na szpitalach marszałkowskich. Wspólnie z panem wojewodą stworzyliśmy taką sieć szpitali udzielających wsparcia. Głównymi podmiotami to były szpitale jednoimienne, szpital imienia Gromkowskiego we Wrocławiu oraz powiatowy szpital w Bolesławcu, którego organem właścicielskim jest powiat. I w poszczególnych subregionach część naszych szpitali przekwalifikowała się z leczenia pacjentów
nazwijmy to, tych zwykłych chorób na leczenie również w ramach walki z koronawirusem. I tak w Legnicy powstał wydzielony oddział zakaźny, podobnie jak w Wałbrzychu, jak i również w Obornikach Śląskich, filia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc. Pogotowie ratunkowe, szpitale oraz izolatoria zabezpieczały aspekt leczniczy epidemii koronawirusa, ale wielką potrzebą tamtego czasu było laboratoryjne badanie próbek na obecność wirusa. Poza laboratoriami, które już wcześniej gotowe były do takich działań, powstało też całkiem nowe laboratorium w Bolesławieckim Szpitalu Powiatowym. Kryzys zdrowotny był jednak tylko jednym z aspektów tego, co spowodowała epidemia koronawirusa. Spowolnienia, w wielu przypadkach zatrzymanie gospodarki, wymagało szybkich i zdecydowanych reakcji, które uchroniłyby ją od katastrofy. Bardzo zależy nam jako samorządowi województwa na tym, żeby te skutki pandemii, nasi przedsiębiorcy, nasza gospodarka dolnośląska, która jest jednym z liderów nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, żeby te skutki były jak najmniejsze. Dlatego też wprowadziliśmy Dolnośląski Pakiet Gospodarczy. To jest około miliarda złotych wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci dopłat do wynagrodzeń i części kosztów zawieszenia spłat oraz pożyczek i poręczeń. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozpatrzył pozytywnie w tym czasie ponad 2,5 tysiąca wniosków, co powinno się przełożyć na uratowanie około 150 tysięcy miejsc pracy. Wartość pomocy to ponad 600 milionów złotych, które od kwietnia trafiają do przedsiębiorców w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Nie zapomniano w tym czasie o pomocy dotyczącej inwestycji, które są zawsze kołem zamachowym gospodarki. Budowany będzie 10-kilometrowy odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia o wartości ponad 164 milionów złotych. Na 700 milionów złotych szacowany jest koszt nowego szpitala onkologicznego. 142 miliony kosztować będzie natomiast budowane właśnie Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Jeżeli chodzi o koleje, kolejny nasz priorytet, przejęcie od spółki PKP SA linii kolejowej Gryfów Śląski - Mirsk i Mirsk - Świeradów - Zdrój o łącznej długości ponad 16 kilometrów. Samorząd przejmuje od PKP inne odcinki tych kolei, by po ich renowacji powróciły tam pociągi łączące wiele wykluczonych obecnie komunikacyjnie miejscowości. W efekcie ma powstać sieć, która służyć będzie komunikacji regionalnej, ale też da możliwość dojazdu do dolnośląskich atrakcji turystycznych odwiedzającym region z innych części kraju. A teraz zapraszam Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Policja zatrzymała 31-letniego mieszkańca powiatu złotoryjskiego, sprawcę dwóch fałszywych alarmów bombowych 3 i 10 czerwca, które dotyczyły dużej firmy logistycznej w powiecie bolesławieckim. Do zatrzymania doszło w kilka godzin po drugim alarmie. Mężczyzna wcześniej pracował w tej firmie. Grozić mu teraz będzie kara do 8 lat więzienia. Środa była drugim dniem egzaminów, które piszą obecnie absolwenci szkół podstawowych w całym kraju. W Bolesławcu odbywają się one w 8 szkołach. W środę pisano egzamin z matematyki. Egzamin trwał 100 minut, a pisało go 367 uczniów 8 klas szkół podstawowych. Ogólnopolskie wyniki egzaminów ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca. Bolesławieccy policjanci wyjaśniają okoliczności postrzelenia kota na osiedlu przy lesie. Do zdarzenia doszło w ciągu dnia 31 maja. Weterynarz stwierdził obecność śrutu strzelniczego w czaszce kota. Poszukiwani są teraz świadkowie tego zdarzenia. Jeśli ktoś posiada informacje na ten temat, proszony jest o kontakt z Bolesławiecką Komendą Policji. Poszukiwany jest mężczyzna, który 21 marca włamał się do automatu z pieniędzmi na jednej z bolesławieckich myjni samochodowych. Jej właściciel ocenił straty na 450 zł. Wizerunek włamywacza został zarejestrowany przez kamery monitoringu wizyjnego. Osoby, które mają informacje o jego tożsamości, proszone są o kontakt z policją. W
Wojewoda dolnośląski Jarosław Obrymski odwiedził w środę Nowogrodziec. Był m.in. na strefie ekonomicznej w Wykrotach i odwiedził nowy nowogrodziecki dom opieki specjalistycznej. W tym samym dniu odwiedził też inne dolnośląskie miejscowości – Chojnów, Węgliniec i Zagrodno. Złodziej, włamywacz i paser zostali zatrzymani przez bolesławską policję. 30-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego ukradł samochód, który następnie przekazał w ramach wzajemnego rozliczenia 40-letniemu mieszkańcowi tego samego powiatu. Mężczyzna wiedział, że samochód pochodzi z przestępstwa. Grozić mu za to będzie kara do 5 lat więzienia, natomiast złodziej musi się liczyć z karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Po wydarzeniach zapraszam dzisiaj na 3 programy. Pierwszy dotyczył będzie ruchu fotograficznego w Bolesławcu i pochodzi z 2011 roku. Drugi to reportaż z imprezy napoleońskiej z 2012 roku, w której uczestniczyli rekonstruktorzy. Trzeci natomiast to fragment koncertu zespołu Czeremszyna z tego samego roku. Zapraszam do obejrzenia tych programów. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Salon meblowy Mebelland. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem, montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników, z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszego salonu w Olsztynie i na naszą stronę internetową www.mebel-land.pl.